Bezpieczni, odpowiedzialni, odważni, mądrzy. Realizacja projektu Oliwia Żubińska, Martyna Zarzycka, Paulina Rytek. Zapraszamy na wywiad z policjantami. My realizujemy projekt BOOM, czyli bezpieczni, odpowiedzialni, odważni i mądrzy. I chciałabym się zadać Pani kilka pytań na temat niebezpiecznych skrzyżowań w naszym mieście. Słucham. A więc ile wypadków drogowych odnotowuje się w ciągu roku w Bolesławcu? W 2009 roku od 28 wypadków drogowych na terenie miasta Bolesławiec. W kolejnym roku było już znacznie ich mniej, po 19. Natomiast w 2011 było tylko 16 wypadków drogowych. Według statystyk ta ilość się zwiększa czy maleje? No oczywiście ta ilość zdecydowanie się zmniejsza. Na którym skrzyżowaniu dochodzi do największej ilości wypadków? No są to takie zdecydowanie dwa miejsca newralgiczne w Bolesławcu. Skrzyżowanie ulicy Dolne Młyny z Wróblewskiego, tutaj w pobliżu wiaduktu, jak również skrzyżowanie ulicy Widok ze Zgorzelecką oraz Widok z Ceramiczną. Chodzi tutaj o wjazd od strony Zgorzelca do Bolesławca oraz wjazd od strony miejscowości Dobrej do Bolesławca. Co powoduje, że te skrzyżowania są tak niebezpieczne? Na pewno bardzo duże natężenie ruchu w tych miejscach. Szczególnie nasila się ono w godzinach porannych, kiedy mieszkańcy Bolesławca, ale też miejscowości okolicznych jadą do pracy czy do szkoły. Na pewno ruch samochodów ciężarowych, ale również lekceważenie przepisów, zarówno przez kierowców, jak i przez pieszych. Skrzyżowanie ulicy Wróblewskiego z Dolnymi Młynami w Bolesławcu. Jest to skrzyżowanie, gdzie jest bardzo duże natężenie ruchu, szczególnie w godzinach porannych, kiedy wszyscy jadą do szkoły, do pracy, ale również w godzinach popołudniowych, około godziny 14-16, kiedy zaczynają się powroty do domu. Tutaj obwodnica z pierwszeństwem przejazdu, do której dołączają się z dwóch stron drogi podporządkowane. Do zdarzeń drogowych bardzo często dochodzi w wyniku nadmiernego spieszenia się, ale również nieostrożności, szczególnie w godzinach porannych, kiedy wszystkim się spieszy. Natomiast kultura jazdy kierowców jest taka, a nie inna i niestety, ale kierowcy z głównej drogi bardzo rzadko przepuszczają kierowców z drogi podporządkowanej, a ci sprowokowani brakiem czasu, bardzo często można powiedzieć, że przy nieostrożności chcą przejechać to skrzyżowanie i dochodzi do różnych zdarzeń drogowych. Skrzyżowanie ulicy Zgorzeleckiej z ulicą Widok w Bolesławcu jest to skrzyżowanie z bardzo dużym natężeniem ruchu, szczególnie w godzinach porannych. Wjazd do miasta od strony Zgorzelca, skrzyżowanie tuż przed mostem oraz przed rondem. Dochodzi do częstych zdarzeń drogowych ze względu choćby nawet na natężenie ruchu drogowego, na ruch samochodów ciężarowych, ale również na nieostrożność i pośpiech kierowców. Widzimy, jak jedzie sznur samochodów od strony Zgorzelca, natomiast kierowcy, którzy próbują wjechać na drogę główną od strony Dobrej, nie mają możliwości wdrożenia się w ruch drogowy i widzimy, że samochody bardzo często ryzykują, wymuszając tak naprawdę pierwszeństwo i wjazd na drogę główną.